Cześć, dzisiaj Region Fakty pyta mieszkańców Świnicy, czy mają postanowienia noworoczne. Jezu, tak, nie pić alkoholu. Tak, więcej pracować nad sobą, nad swoim nastawieniem pozytywnym do życia. No, że będę chodziła na siłownię, postaram się. To jakieś zrzucić zbędne kilogramy? Tak. No. A ty? Ja nie mam chyba postanowień, bo i takich nie spełniam. Nie realizujesz. Nie, żadnych. Dlaczego? Po co? Przecież to jest normalny dzień, normalny kolejny rok. Co tam sobie utrudniać jeszcze? Tak, jak każdy. No to proszę się z nami jak podzielić. Jak każda kobieta chce schudnąć, tak? Być zdrowsza. A ile kilo? Nie, no to żart był oczywiście. Jakie mamy postanowienia? Być szczęśliwym. Nie, Mila? To jest najważniejsze. Być szczęśliwą w nowym roku. Najpierw Paula. Dawaj, Paula, mówisz. Postanowienia noworoczne? Lepiej w szkole, lepiej w domu, jakiś chłopak. Tak, może lepiej w domu, będę więcej czasu spędzać z rodziną. Nie no, nie wiem, no. Jakieś tam zawsze uczyć się systematycznie. Tak. A nie godzina przed sprawdzianem. Ja nic nie umiem, tak, uczyć się systematycznie. Nie ściągać. Nie ściągać. Co jeszcze? Sprzątać w domu, w pokoju. Tak, pomagać rodzicom. Wie pan, no tak od razu z marszu, tak trudno coś powiedzieć, prawda? Czy postanowienia? Ja się cieszę tylko tym, że pójdę na emeryturę w przyszłym roku, że doczekałem takiej chwili, prawda, że pójdę. Żeby być bardziej, jakby to powiedzieć, spokojniejszym człowiekiem, bardziej przemyślać to, co planuję wykonać. Żeby mieć dobre ocenki, żeby się nie kłócić z rodzicami, żeby być grzeczna w domku. Ja się zmienię w szkole i taki mam. No ale na lepsze czy na gorsze? No chyba najlepsze. Tak? Raczej tak. Jakie, żeby dojść do domu?